Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj dowiesz się, jak udostępnić internet, czyli utworzyć tak zwany hotspot w iPhone 14. Zapraszam. Pierwszym krokiem jest wejście w ustawienia telefonu. Następnie wejście w zakładkę sieć komórkowa. Tutaj włączenie danych sieci komórkowych. Następnie cofamy się. Dalej hotspot osobisty. Klikamy dopuszczaj innych. Tutaj ustawiamy hasło naszego hotspotu. Możemy je usunąć i dodać swoje. Niech będzie hard 123. Niech będzie takie, ale musi zawierać co najmniej 8 znaków, więc po prostu to piszę w ten sposób. Klikamy OK. I w tym momencie nasz internet, czyli ten tak zwany hotspot, został udostępniony. Jest to ustawione. Jeżeli będziemy chcieli go wyłączyć, to możemy oczywiście wyłączyć go poprzez przeciągnięcie w ten sposób, ale zapisało nam się już to hasło, także możemy to zrobić w inny sposób, czyli w prawym górnym rogu przeciągamy to w dół, przytrzymujemy na tą zakładkę i jak widać, mamy tutaj dane komórkowe sieci oraz hotspot osobisty. W momencie, kiedy to wyłączymy, ten hotspot się wyłącza. I żeby go ponownie włączyć, wystarczy po prostu kliknąć tą opcję i osoba, która będzie chciała się połączyć z danym hotspotem, wystarczy, że wejdzie w Wi-Fi u siebie i tam wyszuka nasz hotspot, wpisze hasło i w ten sposób się połączy z naszym hotspotem. W ten sposób możemy włączać i wyłączać hotspot. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć, cześć.